Wrzesień to dla studentów ostatni miesiąc wakacji, okresu wypoczynku i gromadzenia energii na nowy rok akademicki. Ale dla wielu żaków to także doskonały czas na zdobywanie doświadczenia zawodowego na letnich praktykach studenckich. Ten okres starają się efektywnie wykorzystać m.in. studenci informatyki. Część z nich odbywa właśnie praktyki letnie w firmie ADB. Zajmuję się właśnie HTML-em, piątką, JavaScriptem i w ogóle takimi typowymi aplikacjami webowymi. Co jest fajne, to to, że cały czas się czegoś uczę. Cały czas dostaję nowe zadania, na pewno trudne, na pewno wymagające, ale takie, które pozwalają się wielu rzeczy nauczyć, dowiedzieć się wielu praktycznych zastosowań tego, czego się uczymy. Aby móc rozpocząć tę formę współpracy z firmą, studenci musieli przejść złożony proces rekrutacji. Ostatecznie do projektu zakwalifikowało się 12 studentów. Każda osoba musiała przejść rozmowę kwalifikacyjną. Były testy, w trakcie których sprawdzaliśmy kompetencje każdej osoby. Staraliśmy się skupiać na pozyskaniu osób, które są skłonne do pozyskiwania nowej wiedzy, do poznawania nowej wiedzy. I na to też stawiamy tutaj spory nacisk, by osoby były po pierwsze samodzielne, chciały się rozwijać, chciały zdobywać nowe doświadczenie i nową wiedzę. Taka praktyka to symulacja prawdziwej pracy. Studenci mieli okazję zmierzyć się z realnymi zadaniami programistycznymi wykonywanymi przez pracowników zatrudnionych w firmie. Każda osoba została przydzielona do jednego inżyniera, także wszystkie zadania, które wykonywali, to były na poziomie normalnego pracownika, pełnoprawnego pracownika. Nam zależy na pozyskiwaniu dobrych pracowników i dobrze jest też dla nas, jeżeli absolwenci uczelni, czyli potencjalni pracownicy, których będziemy chcieli zatrudnić, są lepiej przystosowani czy przygotowani do funkcjonowania już w takim rzeczywistym świecie inżynierskim. Doświadczenie i kompetencje zdobyte podczas kilkumiesięcznej praktyki w firmie są nie do przecenienia. Przede wszystkim będzie mi później łatwiej na rynku pracy, bo im wcześniej zacznę zdobywać jakiekolwiek doświadczenie, to kończąc studia, idąc do innego pracodawcy, mam zbudowane lepsze CV i po prostu jestem w stanie się czymś pochwalić, że coś już robiłem, coś umiem, mam jakąś większą wiedzę. A zatem czy warto poświęcić okres wakacji na praktykę letnią? Z naszym doświadczeniem wynika, że bardzo dużo osób po praktykach wakacyjnych, szczególnie wybijających się, zostaje. Dostają oferty z firm, w których pracuje i zostaje, już rozpoczyna przygodę z pracą.